ewakuowane, czy z Warszawy, czy z Poznania, czy z Krakowa, trafiły na Dolny Śląsk. Tam zostały odnalezione przez rosyjskie brygady trofiejne, które po prostu masowo wywoziły tego typu transporty właśnie do Rosji. Dzień dobry. Wiecie, czego najbardziej żałuję, tak eksploratorsko i historycznie? Otóż tego, że z pewnymi znanymi, legendarnymi eksploratorami czy badaczami nie będę w stanie już się spotkać i na przykład namówić ich na rozmowę przed kamerą. Heniusz Pędkowski, czyli legendarny twórca pierwszych polskich detektorów, Wojciech Stojak, na pewno znacie, słynny eksplorator, albo z badaczy dr Andrzej Toczewski, historyk i badacz naukowy, który wniósł wiele informacji do historii Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z późnych lat 40. Oni wszyscy odeszli do krainy wiecznych poszukiwań. Postanowiłem jednak zrobić cykl rozmów z wyjątkowymi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, kolegami, ludźmi, z którymi współpracuję lub z tymi, których dopiero poznam. Oczywiście filmy tematyczne będę dalej nagrywał i już szykuję dla Was kolejną historię, o której pewnie nie słyszeliście, której nie znacie, bo taka jest tematyka tego kanału. Nie pokazuję miejsc bardzo znanych, tylko te mniej poznane i mało zbadane. Także jeżeli Was interesują historie typowe, to nie możecie ich obejrzeć na tym kanale. Antyk jest wciąż w akcji. Dziś natomiast porozmawiam z moim dobrym przyjacielem, wybitnym ekspertem od spraw zrabiowanych dzieł sztuki i innych dóbr podczas II wojny światowej, historykiem i jednocześnie autorem wielu znanych książek. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Antyk w Akcji. Dzisiaj w towarzystwie eksperta doktora Roberta Kudelskiego, który jest autorem wielu, wielu książek i chyba nikt w Polsce nie wie tyle na temat zrabowanych dzieł sztuki, co Robert, prawda? Dziękuję, mam nadzieję. Od lat się zajmujesz tą dziedziną. Powiedz mi, no bo twoje książki są znane z tego, że piszesz je na podstawie materiałów archiwalnych, tak? Powiedz mi, a nie kusi cię czasami, żeby tak trochę pofantazjować po tego, no bo taka moda jest i tak dalej? Nie fantazjuję. Wydaje mi się, że prawda historyczna jest na tyle interesująca i ma tyle w sobie sensacyjnej historii, że naprawdę nie trzeba nic do tego dodawać. Trzeba odkrywać. A jak sam doskonale wiesz, bo też się zajmujesz już dekady szukaniem historii, to odkrywanie jest na tyle fascynujące, że daje naprawdę i świetne rezultaty w postaci wyników naszych badań, ale satysfakcję. No właśnie, to ta satysfakcja nam chyba pozostaje tylko, tak, no bo jednak jakbyśmy troszeczkę bardziej bajek popisali, to więcej ludzi by to czytało. Być może, ale byśmy nie doszli do zgłębienia historii, być może poznania prawdy, a kto wie, czy nie odkrycia jakichś obiektów, no bo rozmawiamy o zrabowanych, zaginionych, a być może ukrytych dziełach sztuki. Gdybyśmy tylko fantazjowali, to byśmy nie poznali prawdy. A tak, mam nadzieję, że nasze badania, nasze dyskusje, też nasi widzowie, którzy oglądają Twój kanał, no być może podpowiedzą jakieś kolejne ścieżki, które doprowadzą nas koniec końców do odnalezienia jakichś cennych obiektów. Powiedz mi, jaka jest skala rabunku dzieł sztuki dokonanych przez Niemców, hitlerowców w okresie II wojny światowej, jeżeli chodzi o teren Polski? Jest gigantyczna. W latach 50. zakończono specjalną operację katalogowania, oceniania strat wojennych. Mówimy o dobrach kultury. Cały czas posługujemy się tymi danymi. One są szacowane na ponad 500 000 różnego rodzaju dzieł sztuki. To jest skala gigantyczna. Ja staram się zawsze podkreślać, że gdyby udało się w jednym momencie dziś odnaleźć, sprowadzić te obiekty do Polski, to byśmy utworzyli z nich najwspanialsze muzeum. A jak sądzisz, jaka część tych zbiorów, no wiadomo, że po wojnie Amerykanie oddawali, to jest już osobna historia, jaka część ukradzionych dzieł sztuki z dworów, pałaców, z muzeów powróciła do Polski po wojnie? Powróciły rzeczywiście obiekty najcenniejsze, bo one były znane. Natomiast problem polega na tym, że przed wojną
niewielu właścicieli takich majątków, w których znajdowały się różnego rodzaju historyczne obiekty, czy arcydzieła, czy dzieła sztuki, trudno dziś ocenić, ale na pewno obiekty historyczne, oni nie robili ich katalogowania. Nie mamy zindeksowanych, opisanych obiektów, dlatego dziś też trudno je odnaleźć. Nawet jak się gdzieś pojawiają, trudno udowodnić, czy są własnością właśnie, czy potomków, czy generalnie, czy należą do zbiorów naszego kraju. To jest trudny obszar. Ile ich odnaleziono? Pytanie też niezwykle trudne. Ja myślę, że w większości nie odnaleziono. A tak w procentach powiedzmy. Szacowałbym, że z tych obiektów, które Niemcy zrabowali w czasie wojny, odnaleziono może 20%. I sądzisz, że jeszcze coś się odnajdzie? Z całą pewnością. Różnego typu przypadki pokazują, że i nawet w niemieckich mieszkaniach my jesteśmy w stanie natrafić na gigantyczne i niezwykle cenne kolekcje dzieł sztuki. Natomiast, co ciekawe, różnego rodzaju obiekty można znaleźć w samych muzeach. Interesującym faktem jest to, że nawet w polskich muzeach są odnajdywane obiekty, które przez dekady były uważane za straty wojenne. Czyli jakby dokładne zbadanie proweniencji danego dzieła sztuki może przyczynić się do tego, że poznamy jego historię i dowiemy się, że pochodzi zupełnie z innej placówki. Ale szczerze mówiąc, większość dzieł sztuki została jednak wywieziona za granicę. Oczywiście tu można dywagować, czy są na terenie Niemiec, Austrii, czy jednak pojechały do Rosji, bo bardzo dużo obiektów, które były ewakuowane czy z Warszawy, czy z Poznania, czy z Krakowa, trafiły na Dolny Śląsk. Tam zostały odnalezione przez rosyjskie brygady trofiejne, które po prostu masowo wywoziły tego typu transporty właśnie do Rosji, czy do Petersburga, czy do Moskwy. A powiedz mi, bo przejdźmy teraz do tej sprawy najciekawszej. Mówi się, że Niemcy nie wszystko zdążyli wywieźć, tak? Że jeszcze coś tutaj na terenie Polski zostało, jak sądzisz? To jest prawda? Absolutnie prawda. Jeśli mówimy o obiektach polskich, to one oczywiście, tak jak wspomniałem, były ewakuowane głównie na tereny południowej Polski, ale w zasadzie na Dolny Śląsk. Mnóstwo obiektów zostało tu wręcz porzuconych, dlatego że nikt się nie spodziewał, że te tereny przypadną Polsce. One zostały zlokalizowane w różnych składnicach, w zamkach, pałacach, często plebaniach, różnego typu innego obiektach. One czekały na powrót władz niemieckich, na pewną normalizację i miały wrócić do miejsc przeznaczenia. Pewnie te polskie byłyby nam zwrócone, ale nikt nie przewidział tego, że Dolny Śląsk zostanie zajęty przez Rosjan, którzy prowadzili gospodarkę rabunkową, następnie zostanie przejęty przez Polaków, którzy częściowo wywieźli te obiekty, ale wiele z nich padło łupem przesiedleńców, ludności napływowej, uciekinierów. Uciekinierów różnych armii, nawet armii radzieckiej, armii niemieckiej, byli maruderzy, którzy zajmowali się tego typu działalnością, więc one zostały rozproszone. Czy można się spodziewać jakichś ukrytych obiektów? Z całą pewnością tak, bo do przechowywania zbiorów sztuki wykorzystywano m.in. schrony, kopalnie, obiekty podziemne, gdzie panowały specyficzne warunki pozwalające na zachowanie, na pewnego rodzaju konserwację dzieł sztuki. Temperatura była jakby optymalna do tego, żeby je tam przechowywać i jest wielce prawdopodobne, że nie znamy jeszcze pewnych miejsc, w których te dzieła sztuki mogą się znajdować. A twoim zdaniem, jaki region Polski, jakie województwo jest tą terra incognita, czyli niepoznane miejsce, gdzie rzeczywiście może być coś ukryte? Nie chodzi oczywiście o konkretne miejsca, tak? Bo wiem, że takie rzeczy się zostawia dla siebie, ale jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o województwa, które województwo twoim zdaniem jest najciekawsze? To trzeba by prześledzić drogę ewakuacji. Tak samo jak posuwał się front, a raczej miejsca, które Niemcy oddawali Rosjanom, którzy zajmowali te tereny, musieli się przesuwać dalej. Więc można by w naturalny, logiczny sposób zgadywać, że ostatnie punkty oporu były punktami, do których udawało jeszcze się zwozić dzieła sztuki. No i właśnie z tej racji nieprzypadkowo ja akurat pokochałem Dolny Śląsk i penetruję te regiony polskie, ale jestem przekonany, że w dalszym ciągu Wielkopolska, Międzyrzecki rejon umocniony, te tereny, gdzie bunkry, mamy na to dowody, mamy dokumenty, stanowiły schrony dzieł sztuki, one w dalszym ciągu mogą tego typu obiekty przechowywać, dlatego że nie wiemy do końca, które pancerwerki były tymi składnicami dzieł sztuki, z których wywieziono, a które zostały zachowane do końca wojny. Wiemy o części, które zostały spenetrowane przez Rosjan, natomiast w dalszym ciągu nie mamy takich informacji, w których jeszcze były jakieś inne obiekty. To jest pytanie, wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie
o ten międzyrzecki rejon umocniony, o te podziemia, które znajdują się na ziemi lubuskiej. I tak naprawdę każdemu zadaję to pytanie, czy jego zdaniem, czy twoim zdaniem jest tam coś jeszcze ukryte ewentualnie i można to znaleźć? Ponieważ poszukiwaniami obaj zajmujemy się od kilku dekad, no to jakby zawsze te historie, że jeszcze w jakimś tam podziemnym systemie coś jest ukryte, do nas docierały. Nie powiem, że jestem przekonany, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że są jeszcze miejsca, w których na terenie MRU są ukryte jakieś cenne dzieła sztuki. No tak, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, bo to mi jest bliskie, ponieważ pochodzę z Wielkopolski i tam działam, jak to mówią, w zakresie zasięgu swojego roweru, tak? Bo to mi pozwala na szybkie kręcenie filmów, jeżeli chodzi o Wielkopolskę również. Tak, z całą pewnością. Absolutnie jestem przekonany. Znaczy, trzeba wziąć też pod uwagę, oprócz tych podziemnych systemów i umocnień, również dwory, pałace, rezydencje magnackie, które z jednej strony same w sobie przechowywały i ukrywały dzieła sztuki, bo trzeba pamiętać, że polscy właściciele, zanim opuścili swoje domostwa, ukryli cenne przedmioty. Wielu z nich nie przeżyło wojny. Pamięć o tych skrytkach na pewno uległa zapomnieniu, a sami Niemcy, wycofując się, czy zarządcy tych majątków, czy niemieckie władze cywilne, wycofując się z tych terenów, również składały pewne rzeczy. Nie wszystko udało się ukryć. Jestem przekonany, że takie odkrycia cennych obiektów jeszcze są w dalszym ciągu możliwe. Czy mamy nadzieję, że powstanie kolejna książka twoja na ten temat? Z całą pewnością. Jeszcze nie zdradzę, jaką lokalizacją będzie się zajmowała, ale tak, właśnie pracuję nad tego typu tematem. No dobrze, to my zaraz za kamerą porozmawiamy i zamówimy koparkę. Tak jest. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. To wyjaśniło wiele, wiele różnych spraw i mam nadzieję, że się jeszcze nieraz spotkamy, jeżeli chodzi Dziękuję. O poszukiwania. Oczywiście. Oczywiście czytajcie książki doktora Roberta Kudelskiego. Z prostej przyczyny są naprawdę ciekawe i oparte są naprawdę na faktach. Ja się z nich dużo dowiedziałem. Dziękuję. Dziękuję również.